siemanko wszystkim, witam was w 16 części Let's Play Wiedźmin. Przypominam, że ostatnio zamiast dostać się do Wyzimy, zamknęli nas w loszku, a teraz zaproponowali nam wyczyszczenie kanału za wolność, więc się zgodziliśmy. Oczywiście w kanałach spotkaliśmy zakonnika Płonącej Róży, Zygfryda, który chciał nam pomóc. Więc teraz jest nas dwóch. Okej, widzę, że już towarzystwo gotowe. Weźmy sobie styl może grupowy. Wiedźmin. Od tej strony cię nie znałem. Aha. Okej. Dobra, pozbierajmy sobie wszystko. Nie, to sorry. No właśnie to. Teraz pytanie, czy my chcemy iść do Wyzimy Klasztornej, czy my chcemy iść w prawo, czy w lewo. Tam jest krata, to tam nic nie będzie, więc chodźmy może tutaj. Dobra, widzę, że już to towarzystwo nas tutaj dopędziło. No tak, teraz. O Jezu, Zygfryd, uważaj! Uważaj, stary. Z tego co widzę, ty jesteś ranny i to całkiem nieźle. Nie chcę, żebyś mi tutaj umarł albo coś. Oj. Co tutaj się dzieje? Gera! Co? Uważaj, za tobą! Shit. O, shit. Co to? O, shit. Atakuj, Geralt. Tak jest. Co to w ogóle jest? Wielki, co? Kuroliszek. No to super. Ale Zygfryd przytomny jest. Chyba. Przytomny jest. Dobra. Okej, weźmy to. Tak jest. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Spoko, to udało już bez się, problemu. Ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Spoko. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci tak, za podobne już mi trofea. O tym wspominał. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. No. Ale coś za coś. No poczekaj, stary. Ej, no nie mów mi, że tam już biegnie, już tam poleciał. Ej, idź ty w cholerę. W ogóle, co tutaj jest? Leży kuroliszka? Ej, no to poczekaj, stary. Ej, nie wiem, czy ja nie mam punktów do rozdania. Pewnie jakieś punkty mam. Ale to nie w tym momencie. Później sobie je rozdamy. Dobra, obejdziemy to sobie naokoło. A co nam zależy? No on sobie poradzi, teraz to już sobie na pewno da radę. Pozbierajmy, zawsze kilka orenów się przyda. A wolę potem wiedzieć na przyszłość, co się znajduje w tych kanałach, bo coś czuję, że tutaj jeszcze parę razy zejdziemy. Tak to już będę miał wszystko obczajone i będzie gitarka. Ej, Zygfryd. Polecisz tutaj, ty poleciałeś tam, tak? A ja sobie jeszcze tutaj do worka zajrzę, jak mi pozwolisz, chyba że ci się już strasznie śpieszy. No właśnie, czemu ja sobie nie biegam z mieczem? Jest o wiele szybciej. No już biegnę. Co tam, stary? No tutaj, Geralt, tutaj. No. Jestem już, co jest? Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Okej. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. A któż to taki? Znaleźliśmy siwego skurwiela. No proszę. Rycerze. No to chyba się wam coś pomyliło.
troszkę jakbym was upiekł. O. Okej. No, dawaj, dawaj, co jest z wami? Takie wytrzymałe z was? Chociaż nie, walimy ich srebrnym mieczem. Okej. Wszystko w porządku, Zygfryd? No proszę, salamandra nas znalazła. Starzy znajomi. No niestety. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Jak się nazywa? Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? No właśnie. Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. No niestety masz rację. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. No, świetnie nawet. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Tak jest. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. No, słyszałem. Wynoszę się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie Dzięki. Okej. Wolałbym nie wracać tą... Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na... Święta misja ochrony ludzkości. Niepotrzebna ironia. Okej, kończmy to. Tak Cieszę jest. Się, że cię poznałem, Jezu, tak, tak, tak. Dobra, nie lubię takiego pieprzenia. Na sam koniec. Chodźmy już, spadajmy stąd, Geralt, naprawdę. No, wreszcie udamy się do Wyzimy, co? Znaczy, że w sumie do lożku musimy po swoje rzeczy, ale... W końcu mamy ten srebrny miecz na potwory. To bardzo dobrze. Aj, Wyzima klasztorna. No, spoko. Wyzima klasztorna. Tanie dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Pewnie tak. Zaschło mi w gardle. Pewnie tak, dobra, wyszliśmy tutaj. To ja sobie od razu zapiszę, chociaż... A dobra. Co łaska, panie? Przynosisz ze sobą nie. Co jest? To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Aha. No skoro tak twierdzisz, Geralt? Ale do tego lożku też by się przydało Miesiąc temu iść. Coś zeżarło męża mojej sąsiadki. Dobra, dochodźmy do tego detektywa może najpierw. Raymond, detektyw Raymond, okej. Niech i tak będzie. Okej. Trochę sera. Kufer jakiś, co to jest? Weźmy sobie to od razu, przeczytajmy. Wyzima, no spoko. A gdzie jest detektyw? Tu nigdzie detektyw... A jest i detektyw, okej. To wiesz co, stary? Troszkę ci jeszcze pogrzebę po rzeczach. Zanim z tobą pogadam. Taki nawyk mam po prostu. Ślisty gończe? Ciekawe. Dobra, weźmy sobie, zapiszmy z nim, bo to może być nawet ciekawa rozmowa. Tak jest. Proszę, proszę. Któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. No, Geralt, dzięki. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. No, skoro tak Jak twierdzisz. Szukam informacji. Tak jest. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, no, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Tak, wiem, wiem. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Dokładnie tak. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się sprawą. No bo chcą mnie zabić, stary.
Mhm. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda tak ma umówione spotkanie z moim butem. Dokładnie. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Dzięki, stary. Sprawą Salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. No to bardzo dobrze. Sprawa osobista czy zlecenie? Chyba mogę ci zaufać. Opowiem ci pewną historię. No to dawaj. W zimie mieszkało kiedyś szczęśliwe małżeństwo. Aha. Odzwyczajna rodzina. Mieli dziecko, 10-letniego syna. Pewnego dnia po powrocie z pracy ojca nie przywitał ani pies, ani zapach obiadu przygotowanego przez żonę, ani radość syna. Wszedł do domu, przeczuwając, że wydarzyło się coś złego. W sieni znalazł martwego psa. Ktoś strzelił mu w pysk z ciężkiej kuszy. Z początku mężczyzna nie był pewien, czy to jego pies. W kuchni znalazł ciało żony, przybite włócznią do drzwi. Nigdzie nie mógł znaleźć syna. Bezskutecznie przeszukał cały dom, ale bandyci nie pozostawili żadnych śladów. Co to za Skracając historię, po jakimś czasie Vincent Mice musiał zamknąć śledztwo. Nie było żadnych śladów, ani podejrzanych. Poza jednym. Pół roku po incydencie na śmietniku znaleziono ciało potwora. Miał ropiejące rany zamiast oczu, dziwnie chropowatą, zupełnie białą skórę. Był też nienaturalnie umięśniony. Nikt już nie pamiętał o morderstwie i porwaniu sprzed pół roku. Prawie nikt. Poza ojcem, co? Porwane dziecko miało charakterystyczną cechę. Zalążek szóstego palca u nogi. Tylko rodzice o tym wiedzieli. Dokładnie taki sam, szósty palec miało monstrum ze śmietnika. Od tamtej pory ojciec każdą wolną chwilę poświęca, by znaleźć morderców swojej rodziny. Mam nadzieję, że ich odnajdzie. Wróćmy do rzeczywistości. Oto czego udało mi się dowiedzieć. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. No, domyśliłem się. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. I trochę wiedzy. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim, może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? No to bardzo jest dobra poszlaka. Drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Tak? Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Dzięki, stary. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Okej. Sądzę, że jesteś śledzony. Tak? Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Okej, mam wyjść o północy. A i tak chciałem odpocząć, no stary. Miałem talenty do rozdania, no. A mam srebrny miecz, cholera jasna. Geralt. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Proszę, proszę. No, co tam, panowie? Oj, Geralt. Raczej to radzę ci to wyjąć. Dokładnie. Dobra, Geralt, kurwa. Pito i spierdalaj. Dobra. Okej. Dobra, nie jest najgorzej. Uj, shit.
Dobra. Okej. Okay. Dobra, to się przydaje nieźle, bo możemy ich ogłuszyć i łatwo zabić. Okej. Okay. Dobra. Dawaj, lej go, Geralt. Lej go. Dobra. Okej. Okay. Kurde. Przeżył ten cwaniak cholerny. Ale tego już nie przeżyje. Oj, Geralt. Tak. Nie jest zbyt dobrze. Oj, Geralt. Gdzie ty tam wchodzisz, ty durniu? Kurde. Nie wyszło tak, jak bym chciał, ale i tak on mówi już dobranoc. Dobra, zostaliśmy sami, co? No a to się jeszcze okaże, kto kogo tu zabije. Dobra. Okej, co tam mieliście w środku, co? Poproszę wszystko. Dokładnie wszystko. Mhm. O Jezu. Tutaj szczątki, wszędzie szczątki, no come on. Tutaj jeszcze jakieś szczątki. A tutaj już nic ciekawego. Dobra, chodźmy do pana detektywa, tak? Jeszcze bym się u niego przespał trochę, bo ja mam talenty do wydania, zapomniałem o tym. Nie no, na razie chcę się u ciebie przespać tylko. Do rana. Ej, mamy 3 talenty. Styl srebrny, właśnie, styl srebrny. To by się przydało. Tak jest. Okej, no i to by było na tyle. Boże, coś jeszcze? Nie. Chociaż Igni też by się przydało rozwinąć, ale to następnym razem. Tak prawie poziom wbiliśmy, więc jest całkiem nieźle. Dobra, czas odpocząć. I udamy się do lożku chyba, co? Po nasz sprzęt. Nie będziemy z srebrnym mieczem tak łazić ciągle. No okej. Okej. Wszyscy tu zginiemy przez tę cholerną zarazę! Dobra. Kogo my tu mamy? Płatny zakonny. Nie, to mnie akurat nie interesuje. A jak najszybciej jakbym się tam mógł dostać, co? Posterunek Vincenta, to chyba tędy będzie najszybciej. Oj, później z wami porozmawiamy. Tak gówno, ale kurwa najszybciej. To żeśmy dojebali. Też tutaj mamy jakieś kwiatki. Wszystkie nieludy są siebie warte. Oj, cicho tam. Pójdziemy tędy będzie chyba najlepiej. O, Shani, ale później sobie z tobą porozmawiamy. Naprawdę później. Czekaj. Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czort wie jak się przenosi. Okej, dobra, to już będzie tutaj. Kogo my tutaj mamy? Jakiś piesek? W tym obskurnym mieście. Teraz spoko, dobra. Posterunek, gdzie jest tutaj loszek, co? To w zimy handlowe akurat mnie w ogóle to nie interesuje, ale interesuje mnie bardzo loszek.
właśnie, gdzie jestem? Tutaj jest, dobra. O, tutaj mam zlecenie, ale to sobie później zobaczymy. Tak jest. Mhm. Weźmy swoje rzeczy i będziemy kończyć ten odcinek. Okej, albo najpierw może z Vincentem pogadajmy, tak. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla. Ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Spoko. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Tak będzie. Was, Wiedźminów, trzeba mieć na oku. No tak. Niedawno tak. Słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? Okej. Mam tak dowód, jest. Że zabiłem Kuroliszka. Trzymajcie wielkie to. Wielkie bydle. Oto 400 orenów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Okej. Jak idzie śledztwo w sprawie no Salamandry? No właśnie, masz coś na ten temat? Cierpliwości, Wiedźminie. Do powiedzenia? Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Dziś w nocy, mogę tak? jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Aha. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? No, a co? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Ciekawe jakiego, nie stary. Ciekawe co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda. O, chciałbym, ale pewnie tak nie będzie. No właśnie, macie podobno ponoć więźnia z organizacji Salamandra. No. Może i mamy. Ale to nie twoja sprawa, Wiedźminie. Chciałbym z nim pogadać, stary. Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Ani ode mnie, ani od moich ludzi. Oj. No jak chcesz. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko, jeśli przyniesie dowody. Aha, no dobra. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za Kuroliszka, który zaląkł się w kanałach. I drapieżną roślinę, mordującą ludzi na bagnach. No spoko. Kuroliszka mamy już z głowy. O, nowy poziom. Ha, proszę. Dobra, ale to sobie wszystko zostawimy na następny odcinek. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. A na dzisiaj to tyle, więc trzymajcie się. Cześć.